A zatem, moi drodzy państwo, nadszedł najwyższy czas. Najwyższy czas, by wyrównać rachunki z pewnym rodzicobójcą i jednym z największych zdrajców w szeregach szeryfowej Straży Zaptije. A wszystko w imię służby dla Imperium Ottomana, bo to właśnie pod nią Zaptije ma przyjemność się znajdować. Witajcie, nazywam się Michał Duński, a to jest już prawdopodobnie ostatni odcinek Zaptije. Który z racji zbliżającego się Halloween będzie właśnie moją propozycją na tegoroczne święto zmarłych. Na tegoroczne amerykańskie święto strachów. Opublikować ten film korzystając z opcji, jaką jest Zaplanuj, która wyparła, ja przepraszam bardzo, premiery, chyba. Ale chyba jakoś się dokładnie temu nie przyjrzałem. Tak więc, i z tego też powodu dane mi jest wam życzyć udanego Halloween, jeżeli w ogóle któryś z was je obchodzi. I jakichś tam innych rzeczy, bo jakoś ja akurat okazuje, no pierwotnie tym halloweenowym specjalnym miał być ten trzeci Detektyw Roberts, tak naprawdę, ale ostatecznie padło na jedną z odmian gameplayowych i z racji faktu, że prawdopodobnie ostatniej gry nagrać w tym miesiącu i opublikować na YouTubie nie zdążę, no to proszę bardzo, będziecie mieli gameplay z Zaptije. Mam nadzieję, że się on jako tako przyjmie w ramach tego halloweenowego specjału. No, tematyka odpowiednia. Może nie, że potwory, ale jednak horror jest. No w tym przypadku co najwyżej jest to... No, święto zmarłych, a co najwyżej wspólnego, że śmierć. Co najwyżej ten odcinek z Zaptije ma wspólnego z Halloween to, że no właśnie. Nie, przecież śmierć i tym podobne rzeczy, a dzisiaj no śmierci będzie, ja przepraszam, a w tym odcinku śmierci będzie jak najbardziej wiele, w tym i jedna najważniejsza. Ale o tym później. No i pozwolę sobie też za chwilę wam też coś wytłumaczyć. Cierpliwości. Okej, jesteśmy już w grze. No i właśnie. No bez jaj. Jak zapewne możecie zauważyć, mogliście zauważyć, pierwsi mogliście zauważyć na wstępie, chociaż mogliście ewentualnie nie zdać sobie z tego sprawy. Mam ja, przepraszam bardzo, już w przerwie między właśnie kolejnymi odcinkami, między poprzednim a tym, miałem przyjemność uzbierać odpowiednią ilość pieniędzy przeznaczoną na ten oto 7-pociskowy pistolet. Proszę bardzo, może nie jest to tak naprawdę uzbrojenie na miarę naszego ojca, ale wciąż. Ale na pewno wystarczające w swym magazynku, by jak najbardziej mieć powiedzmy absolutnie wszystko. A teraz udajmy się do serca. Oczywiście sprinta, no jak się. Oto jest, ja przepraszam bardzo, sklep szewca i oto co się w nim znajduje.
No właśnie, wszelkiego ro... No właśnie. Trzy kategorie. Zbroja. W sensie, że nasz ubiór by ten przejmować więcej obrażeń na klatę. Ale i właśnie. Magazynki. I przede wszystkim noże do rzucania. I przede wszystkim noże do rzucania. I przede wszystkim noże do rzucania. Noże do rzucania. Bardzo, ale to bardzo przydatne, jeżeli chodzi o, no właśnie, skradankowe poczynania. I nie wiem tak naprawdę, i niewiadomym jest, że, no przecież. Ja przepraszam bardzo. Tutaj sobie pragnę wyłożyć na wierzch pewien niemniej oczywisty fakt. Że ten z jakiegoś powodu ma przyjemność być tak naprawdę, że nie. To jest sklep, w którym można kupić sobie ulepszenia tego postanowiłem sobie, no właśnie, jeszcze raz. Specjalnie na dole, co na dole, co także powiększa ilość. W sensie, że no właśnie, zapasy amunicji. Trzeba będzie na te wszystkie pieniądze uzbierać, a zrobimy to oczywiście wykonując to poszczególne zadania. O, to jest moje ulubione z tych starterów. Czy tak naprawdę jest raczej zobaczne. I przydałoby się to trochę. Au! O kurde, ale ma głos ta broń. Spowalnianie czasu!
Ale wyskoczył. O nie! A ty gdzie? No właśnie. Umyjmy się. No i dobra, parę zadań jeszcze by się przydało tak naprawdę wykonać z tego całego ambarasu, tak więc widzimy się wkrótce. No i proszę bardzo, teraz... sposób absolutnie wszystko, co dało się zmarnować. Niestety. Ale za to tym razem będę mógł rzucać nożami na taki dystans, jaki będę chciał. Ja bardzo przepraszam. No i jest to też... No i... No ale przede wszystkim to no właśnie. No przecież. Małe płucz na amunicję. A teraz, no właśnie, małe płucz na amunicję pozwala ci nosić 18 nabojów. No i ewentualnie to mógłbym sobie kupić, ale nie. Nie, dziękuję. Okej, okay, i to by było na tyle, już jakby nie patrzę, że to poprzednio chodziło. Do walki ze sprawcą całego tego zła, jakie miała przyjemność nas spotkać. Chociaż z drugiej strony, do zobaczenia wkrótce. Okej, okay, także witam z powrotem i jest wszystko spoko. No i zobaczcie to, już sam tak wie. Tak bardzo wie, jak bardzo tego chcemy, że aż wszedł na dół. Zmienimy za chwilę, co będzie. Redemption, czyli odkupienie. Komandor w kawali, Armii Pasza. Został zdemaskowany jako zdrajca. Dorwi go i przyniósł nam. Ale potem jest taka, że pojedź pociągiem do kawali. A, misja zaczyna się tak od razu. Dobrze, szefie, dobrze, za chwilę udam się go porwać. Avni Pasza. Tak się ma przyjemność nazywać ten zdrajca, co nam zastrzelił ojca i matkę. Kawala. Nie zabijaj oficerów. Co? A! Poddaję się!
No i właśnie, kurde, witamy w domu, drogi główny bohaterze. No i już na start widać wyraźnie, na co ten potem będzie stawiać. Mam nie zabijać oficerów, tak? A. Takie rzeczy akurat się nie liczą, okej. Nie zabijaj oficerów. No z tego co widzę, tak naprawdę to ma przyjemność być najbardziej skradankowa w tej budowie, jest najbardziej zbudowana w tej skradankowej budowie misja. No i właśnie, wy pamiętacie ten teren, to właśnie tutaj miał przyjemność rozgrywać pierwszy odcinek za piję. No i dobra, teraz będziemy musieli... No i dobra, oficerowie, że niby są podwodzą tego zdrajcy. I teraz trzeba będzie... No właśnie. O nie! O nie, przypadkiem zabiłem oficer. No dobra, jeszcze raz. Mamy nie zabijać oficerów. A te gostki tutaj to są właśnie oficery. Mamy zabijać tylko właśnie bandytów, jakie są... Odwodzą. Ja przepraszam bardzo głównego złoczyńcy. No i bardzo dobrze, że się przygotowałem, bo nie wiem jak to wyglądało. Przybyliśmy właśnie pociągiem, ale a rozpoczęliśmy w szatach, żeby nas nikt nie widział. Spoko. Tutaj niech sobie ten oficer siedzi, ładnie, grzecznie. A tutaj tymczasem trzeba będzie pozbywać się kolejnych bandytów. Tym razem... Uwaga na oficera. Dopadnij reszta oficerów. Okej, jesteście aresztowani. Ewentualnych bandytów, a was aresztuje. Ja to po prostu sobie czekajcie z tym bandytem. No dobra, co my tu mamy? No okej. To troszkę może zająć, tak więc ten. Okej, krężę, jeszcze paru przeciwników tutaj będę po okolicy. A już niedługo. Nie macie. O nie. No i zginąłem jeszcze jeden. No i zginąłem pod... No i... Stopa podwójna, bo no właśnie. Albo nie, wiecie co? Zrobimy inaczej. No i załatwimy tego kościa. A potem jeszcze też tutaj kolejno.
tego, żeby przypadkiem nie dać się tutaj nikomu zauważyć, bo inaczej skończy się to. To są taki ten. Ej, naprawdę, zobaczyli mnie! Jakim prawem nie zobaczyliście w kwiatach? Okej, zmiana nagła planów. Udało mi się... I przeskok scenariuszowy. Udało mi się więc wyeliminować... Udało mi się więc, ja przepraszam bardzo, wyeliminować wszystkich przeciwników przy tej, o tutaj właśnie strażnicy, ale niestety... A raczej nie, objaśnienie skryptu. Jak się akurat okazuje, po załatwieniu wszystkich przeciwników na tej strażnicy... Nieważne, czy zrobiliśmy to po cichu, czy nie, przybędą zaraz kolejni przeciwnicy. Mała grupka respawnujących się przeciwników, której należy się jeszcze czas na pozbyć. A więc lepiej spowolnić czas. Kolejną kluczową mechanikę i rozpętać na pociskowe piekło. Okej, okay, to już wszyscy z tego małego oddziału. Capture the rest of the officers. No oczywiście, co tak, no słyszycie dla zdrajcy, dlatego też gorzko, ja przepraszam bardzo, pożałujecie swoich decyzji. To no mocno... ...życiowych. No i właśnie, zbliżamy się coraz bardziej, ja przepraszam bardzo, do głównej bazy kawali, do której oczywiście należy się podkraść. Nie było słychać się z tamtej pierwszej straci ze strzałów w ogóle, jak się akurat okazuje. No ale dobra, mam przy sobie rzucane noże, których nie zawaham się użyć. No i proszę bardzo. Albo mógłbym się po prostu przekraść. I wtedy zaatakować. I wtedy plecy zaatakować. Wszakże tak też jest, że wbić komuś kosę w plecy. Okej, z tego unikania konfrontacji. O nie. Yeah.
Prawdopodobnie spuściłem ze smyczy kolejne gniazdo os. Nie! Chowaj się za kamieniem, bo nie zdążysz. Ja pierniczę, naprawdę. No dalej, no przybywajcie tutaj stopniowo i dajcie się odstrzeliwać jak kaczki. I nie, to takie coś się zdecydowanie nie uda, no nie ma tu odpowiedniej nawierzchni niestety do tego. Więcej was miatka nie miała. Okej, okay, to jest... Okej, okay, to trochę zajmie, więc... Okej, okay, to już naprawdę... Okej, okay, to już definitywnie trochę zajmie, więc widzimy się za moment. Okej, okay, parę dziesiąt, że tak przerysowanie powiem, i już w, i już w naturalnym tonie. Jedną osłonę jedną zmianę osłony później... Koniec domniemanych posiłków. No kurde, właśnie oczyściłem w ten sposób cały obóz najwidoczniej. No ale czego się nie zrobi, by przejść coś metodą skradankową? No tak, jest jeszcze atakowanie po cichu, ale... No kurde, na spektakularniejsze skradanie się należy liczyć w serii Assassin's Creed. O. No właśnie, poddaliście się tam. To dobrze. Aresztuj zdrajcę. No i co? Wygląda na to, że nici będą z tej strzelaniny potencjalnej w obozie, a bardzo przepraszam. Oczywiście jednakowoż najlepiej się tam zakraść. No i właśnie. Oto jest koleś, który zabił naszego ojca, kiedy ten ośmielił odwrócić wzrok w niezamierzoną sobie stronę, czy jakoś tak. Kiedy ten nie patrzył, kiedy ten nie był za bardzo wyczulony. I wykorzystał okazję, by przyjąć kawale
i zapanował tu całkowicie skrojony pod niego ład. Ale te rządy zostaną tu już wkrótce ukrócone. A więc co? Powiesz, drogi Ashukananie, czy kurde, no kurde, taką formę jego imienia zapamiętałem, no... Później sprawdzę, czy jest prawidłowa. Co powiesz? Dobra, to ja zabiłem twojego ojca i to ja cię osierociłem. Zadowolony? Tak. I pozwolę sobie nie okazać ci ani odrobiny skrupułów. Po prostu cię zastrzelę. Za to, że mnie osierociłeś, draniu. Zemsta się dokonała. Avenged. Pomszczenie. Avni. Koniec. Już po nim. Podobnie jak Kirkor został skreślony. I tylko dwa takie tabliczki mają przyjemność tutaj występować w całej grze. No i co? To koniec. To koniec. Udało nam się pomścić śmierć ojca. I matki też. Strzelając do całkowicie onieśmielonego w ruchach zdrajcę, a w niego. I w tym to właśnie sposób cała ta misteriada, jaka miała przyjemność się rozgrywać w trakcie trwania całej tej przygody, miała przyjemność zostać wreszcie ukrócona. Misteriada w sensie, że tak naprawdę śmierć naszych oponentów. Siatka konspiracyjna bandytów w Samatii. I godne wykorzystanie, całkiem też przyzwoicie zresztą, naszego uzbrojenia. Tam sobie dalej ma przyjemność czekać pociąg na kolejnych przyjeżdżających. A to tymczasem miał przyjemność być ostatni. Ostatni, kurde. Rozdział historii. I etap oczywiście też. Przygód naszego dzielnego bohatera, którego no właśnie. Tak więc szefie, no złożyłem właśnie raport szefowi, że niestety, ale cel zginął, stawiał mocne opory, tak założyłem, a tak naprawdę tego krwawo pomściłem swojego ojca. No i dalej należy robić co? Nic. Już nic absolutnie w tej grze nie ma do roboty.
Zabójcy, którzy mieli mnie dorwać. To już nie chcą mnie dorwać. Zrezygnowali, kiedy załatwiłem ich szopa w niego. Udało mi się wyzwolić zarówno Sanatię. Jak i Rami. A nasz bohater osiągnął swoje przeznaczenie, jeżeli przeznaczenie da się to nazwać. No i w sumie spełniony też czuję się ja, bo powoli ja, przepraszam bardzo, wracam do pozytywnych stanów emocjonalnych i odpowiedniego przede wszystkim gospodarowania czasem, zwłaszcza kiedy to miała przyjemność zaraz powrócić, nauka zdalna. W każdym razie. No i to jest już więc koniec naszej ukochanej serii z Zaptie. To jest właśnie miejsce, w którym rozgrywaliśmy pierwsze odcinki, a my się widzimy już niedługo w kolejnej gameplayowej serii na kanale. No i wciąż czekacie. No i wciąż czekajcie jeszcze na tego detektywa Rogersa. Wkrótce się pojawi, na pewno. Dziękuję ci, Tekke, za to, że mnie wychowałaś przez te wszystkie lata. Taka animacja bohatera na koniec. Okej. Nie, niestety nie ma napisu. Mogę co najwyżej zetetować grę. Dobra. Na razie. Oficjalnie już nasza wycieczka po wirtualnej Turcji telefonicznej została zakończona.